Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Na początku przepraszam za dźwięk, być może jest on trochę gorszy niż zwykle. Miałem dzisiaj dosyć poważne problemy techniczne. Mam nadzieję, że mimo wszystko jako tako będzie to brzmiało. Przejdziemy od razu do pierwszego pytania. Użytkownik Łukasz. Szczęść Boże, jaka encyklika posoborowa się księdzu najbardziej podoba, a jaka najmniej? Lub jaka jest najbardziej najbliższa nauczaniu przedsoborowego kościoła, a która najdalej, jeżeli ksiądz nie ma faworytów? Jeśli miałbym wymienić jakąś encyklikę z okresu posoborowego, którą pochwalam, to powiedziałbym o encyklice Pawła VI Humane Vitae. Jest to encyklika o małżeństwie i moralności seksualnej. Encyklika, która zasadniczo jest dobra, jest w swoim nauczaniu jak najbardziej zgodna z tradycyjnym nauczaniem Kościoła, z pewnym takim jednym małym elementem, z jedną uwagą, mianowicie w tej encyklice papież gdy mówi o małżeństwie, wychodzi z tego założenia, że miłość jest najważniejsza i później z niej wyprowadza moralność, aspekty moralne, co jest pewnym odwróceniem porządku i pewną niedokładnością, która może się na początku wydać drobiazgiem albo rzeczą nawet wskazaną, a która jednak, jak pokaże później historia, historia teologii można powiedzieć, wcale bez znaczenia nie jest. Otóż według tradycyjnej nauki bezpośrednim celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa i drugim celem jest miłość i wzajemna pomoc. I to może się wydawać, to dlaczego to takie mało romantyczne? Otóż może mało romantyczne, ale bardzo racjonalne, bardzo logiczne, bardzo praktyczne. Otóż Pan Bóg, stwarzając ten świat, zdecydował, że będzie on istniał właśnie w tej, a nie w innej formie. Tutaj abstrahuję od kwestii grzechu pierworodnego, czyli pewnej choroby, która w tym świecie jest. Natomiast Pan Bóg zechciał, żeby ludzie rozmnażali się właśnie w ten, a nie w inny sposób. I sakrament małżeństwa, jego pierwszym, zasadniczym, fundamentalnym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Cnota miłości, miłości bliźniego, jest kwestią fundamentalną, jest jednym z tych najważniejszych przykazań. W ogóle przykazanie miłości jest najważniejszym przykazaniem w pierwszej kolejności do Pana Boga, w drugiej do bliźniego. I ono zawsze jest czymś absolutnie fundamentalnym. Ale jeśli chcemy zadać sobie pytanie, po co jest małżeństwo, to małżeństwo jest w tym konkretnym celu, dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Po to jest cały pociąg płciowy, po to w ogóle istnieje płciowość i po to istnieje również ten specyficzny związek kobiety i mężczyzny, który ma na celu właśnie zrodzić i wychować potomstwo. Tego celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Może się wydawać, że to w sumie wszystko jedno, czy teraz powiemy, że pierwszym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, a drugim celem jest miłość, czy na odwrót. Natomiast nie jest to faktycznie do końca obojętne. Jeśli przyjmiemy, że pierwszym, najważniejszym, kluczowym celem małżeństwa jest wzajemna miłość i pomoc małżonków, wtedy należy, czy można później wyprowadzić z tego wniosek, no dobrze, to w takim wypadku wszelkie związki osób, które z samej natury istoty rzeczy, nie tylko właśnie z istoty rzeczy, nie mogą mieć potomstwa, jak na przykład pary homoseksualne, dlaczego one nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego? Jeśli przyjmie się taką właśnie luźną definicję małżeństwa, luźne oznaczenie celu, to łatwo może to doprowadzić później do wniosków, które są ewidentnie niewłaściwe. I ten jakby wydawałoby się, że takie małe przesunięcie, jak mówi tradycyjna filozofia, czy scholastyczna filozofia, tradycyjna teologia, mały błąd na początku, mały błąd u zasad może później doprowadzić do drastycznych błędów. Jeśli przy wyznaczaniu, określaniu celu jakiejś rzeczywistości się pomylimy, to później w wyznaczaniu tego, co jest dobre, a co nie, możemy dojść do najbardziej absurdalnych wniosków. I to jest właśnie taki przypadek. Jeśli odwrócimy te cele, jeśli powiem, że małżeństwo istnieje w pierwszej linii, przede wszystkim dla wzajemnej pomocy i miłości, no to wtedy tak naprawdę cała moralność
chrześcijańska moralność katolicka, całe nauczanie Pana Jezusa może już legnąć w gruzach na podstawie tej jednej prostej, małej zmiany, bo wtedy należy wyciągnąć wnioski. No to jakie to ma w ogóle znaczenie, czy jest potomstwo, czy go nie ma, antykoncepcja, związki homoseksualne i tak dalej. Rzeczy bezpośrednio potępione w Piśmie Świętym. A więc bez wątpienia nie jest to właściwy wniosek i logicznie rzecz biorąc, również nie jest to logiczne pojmowanie celu małżeństwa. To znaczy można na poziomie prostego rozumu, na poziomie racjonalnym zadać sobie pytanie, jaki jest cel? Ewidentnie po to istnieje w ogóle ludzka seksualność, po to istnieje płciowość, aby było potomstwo, aby można było zrodzić i wychować potomstwo. Po to jest więc sakrament małżeństwa, który ma normować właśnie ten aspekt ludzkiego życia. Jest to proste, racjonalne, logiczne i wnioski, do których dochodzimy, przyjmując właśnie taką definicję celu małżeństwa, te wnioski są w pełni zgodne z Bożym objawieniem, co po prostu jest dla nas takim potwierdzeniem, że tak było słuszne. I tutaj u Pawła VI mamy do czynienia z już przesunięciem tych celów. On nie pisze ewidentnie tak, że pierwszym celem jest wzajemna miłość i pomoc, a drugim jest zrodzenie i wychowanie potomstwo, ale można to tak już zrozumieć, jakby wychodzi właśnie z tej miłości, dochodząc do moralności, co moim zdaniem jest już trochę niebezpieczne, czyli jest to encyklika zasadniczo dobra, ale z pewnym niebezpiecznym elementem, z elementem pewnej sugestii, która może w przyszłości, jeśli teologia pójdzie w złą stronę, może się okazać takim rozsadnikiem. A jak wiemy, tak też się stało, ta teologia idzie w złą stronę i papież Franciszek już próbuje to dociągnąć właśnie do samego końca, właśnie w tą stronę. Jaka encyklika mi się najmniej podoba? To jest pytanie trudne, to znaczy nie znam encyklik posoborowych tak dobrze, żebym mógł teraz tak po prostu powiedzieć, że z całą pewnością ta jest najgorsza. Encykliki papieża Franciszka są encyklikami moim zdaniem bardzo niebezpiecznymi, czy to Amoris Laetitia, czy Fratelli Tutti. Tutaj odsyłam do moich materiałów, do mojego materiału na ten temat Amoris Laetitia. Nic nie nagrałem, być może jeszcze kiedyś coś powstanie, natomiast jak najbardziej zachęcam do obejrzenia mojego materiału o Fratelli Tutti. Jest to encyklika, która moim zdaniem jest szalenie niebezpieczna, encyklika naturalistyczna, która na pierwszym miejscu stawia cele doczesne, a Pana Jezusa pokazuje raczej jako źródło inspiracji do dążenia do tych doczesnych celów. Dlatego moim zdaniem jest to encyklika katastrofalna, ale tu odsyłam do mojego materiału. Kolejne pytanie od użytkownika Apologeticum TV. Jak wygląda procedura przejścia kapłanów do bractwa? Tutaj będę musiał posiłkować się tekstem, który dostałem od naszego przełożonego dystryktu. Ja bowiem nie wiem dokładnie, jak wygląda ta procedura, to znaczy tylko w ogólnych zarysach. Poprosiłem tutaj o pomoc naszego przełożonego. A więc odpowiada on. Punkt pierwszy, jest to seria rozmów w celu upewnienia się, czy kapłan rozumie w całości katolicką tradycję i utożsamia się z linią bractwa. Punkt drugi, jest to rozmowa kwalifikacyjna, kanoniczny egzamin przewidywany w prawie kanonicznym przed przyjęciem kandydata. Tutaj poruszane są ważne, palące zagadnienia, kwestia święceń kapłańskich, kto tych święceń udzielał, kwestia życia duchowego, poziomu studiów, zdolności do vita communis, kwestie moralne, stanu zdrowia itd. itd. Punkt trzeci takiego procesu przyjmowania kapłana do bractwa, co najmniej 2 lata probacji, czyli czasu pewnej formacji w jednym z naszych domów. 1 tydzień miesięcznie, sesja formacyjna w Bajerzu. Wykłady i ćwiczenia zarówno praktyczne, jak i duchowne. W trakcie formacji kolejne egzaminy przed pozwoleniem na publiczne odprawienie mszy świętej, na wyspowiadanie wiernych, na głoszenie kazań, etc. Czyli kolejne egzaminy, które cyklicznie, tak przed słuchaniem spowiedzi, egzamin właśnie z teologii moralnej, z praktyczny też egzamin z samej spowiedzi, tak żeby nasz przełożony, dopuszczając kapłana tutaj do udzielania u nas sakramentów, wiedział, że faktycznie zna on tradycyjną teologię moralną, że faktycznie potrafi tych sakramentów udzielać. Punkt 5. Po 2 latach formacji możliwość formalnego wstąpienia do bractwa lub przyłączenie się do bractwa jako sacerdos associatus na podstawie podpisania umowy z bractwem. W ten sposób to wygląda.
Ja ze swojej strony jak najbardziej zachęcam tych kapłanów, którzy faktycznie czują się w tej sytuacji zagubieni. Zapraszam do umawiania się na takie rozmowy z którymś z naszych księży, czy z samym księdzem przełożonym, czy z którymś z nas na początku. Pewien luźny kontakt oczywiście może być po prostu z każdym księdzem. My chętnie będziemy rozmawiali, chętnie będziemy rozwiewali takie wątpliwości. Ja tutaj wykorzystam ten moment jeszcze, żeby zadeklarować coś, co jest dla nas zupełnie oczywiste, natomiast dla wielu moich słuchaczy być może nie. Otóż w kontekście wszystkich tych zdarzeń Traditionis Custodes pojawia się pytanie, w którą stronę będzie chciał papież Franciszek pójść. Czy na przykład zostawi bractwo tak, jak ono jest, i celem jego było wepchnięcie właśnie wszystkich, w cudzysłowie powiedzmy tak szeroko pojętych, tradycjonalistów, właśnie zepchnięcie ich na margines życia kościelnego, gdzieś tam do bractwa, czyli do takiej wspólnoty, która nie ma przecież uregulowanego statusu kanonicznego, i zostawienie ich tam. Myślę, że taka opcja jest możliwa. Inna opcja to jest takie rozwiązanie ostateczne, czyli być może papież planuje później wszystkich zepchnąć do bractwa i później bractwo ściąć, to znaczy w jakiś sposób ekskomunikować, nałożyć na nowo kary kościelne. Teoretycznie byłaby możliwa i trzecia opcja, czyli próba później najpierw zrzucenia wszystkich do bractwa, a później bractwa, udzielenie bractwu jakiegoś statusu kanonicznego. Natomiast uważam, że nic na to nie wskazuje. To znaczy, z tego co wiem, w ogóle nie toczą się żadne konkretne rozmowy pomiędzy bractwem a Watykanem. Nic by na to nie wskazywało. Tutaj wydaje się, że żadnego ruchu nie ma. Także raczej brałbym pod uwagę te dwie opcje i nie wiem, która z tych w tej chwili jest bardziej prawdopodobna, czy która dojdzie do skutku. W każdym razie dla bractwa sytuacja jest oczywista. My, kapłani bractwa, wiemy, że mamy obowiązek głosić katolicką naukę. Głosić to, co w Kościele zawsze i wszędzie było głoszone. Te wszystkie prawdy wiary, które zawsze były głoszone, które Kościół przez wszystkie swoje wieki, przez wszystkie wieki swojej historii wyznawał. Głosić naukę Pana Jezusa niezafałszowaną w całości, ze wszystkimi tymi elementami, których dzisiaj głosić się nie chce. Taki mamy zamiar, to będziemy robili. I jeśli władze kościelne uznają, że za to należy nas w jakiś sposób ukarać, jakąkolwiek karą kościelną, to jest ich problem, nie nasz. Oni będą z Panem Bogiem o tym rozmawiali, ich będzie Pan Bóg z tego rozliczał. My spełniamy po prostu nasz obowiązek. Jeśli za spełnianie naszego kluczowego, fundamentalnego obowiązku, który wynika ze samych święceń kapłańskich, który wynika z przykazu Kościoła, który wynika z tego, co Pan Jezus nam powiedział, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli za wypełnianie podstawowych naszych obowiązków głoszenia nauki Pana Jezusa, jeśli za to zostaniemy ukarani w jakikolwiek sposób, to nie jest nasz problem. To jest problem tych, którzy te kary próbują nałożyć, bo oczywiście one nie mają, takie kary nie mają żadnych skutków nadprzyrodzonych, to znaczy taka kara, czy to suspensy, czy ekskomuniki nałożona za kapłana, na kapłana za to, że on chce głosić nauczanie Kościoła, to co Kościół zawsze i wszędzie nauczał, a nie zgadza się na cenzurowanie tej nauki Pana Jezusa, nie zgadza się na przekazywanie nauki wątpliwej. Oczywiście taka kara nie ma skutków nadprzyrodzonych. Oczywiście taka kara jest tylko i wyłącznie pewnym aktem prawnym, który nie ma żadnej mocy, w sensie nie przynosi to żadnych negatywnych skutków poza może takimi towarzysko-społecznymi, tak? O, być może właśnie tak hierarchia Kościoła, ci się odsuwają od takiego człowieka, no bo on jest ekskomunikowany, natomiast jeśli, czy suspendowany, natomiast jeśli ta kara została nałożona za prawowierność, to raczej właśnie jest to rodzaj prześladowania i raczej jest to okazja do zbierania zasług ze strony tego prześladowanego, niż jakoby to miał być jakiś grzech albo jakaś niepoprawność, jakiś błąd z jego strony. Kolejne pytanie od użytkownika Waldemar Hrabia Ciemnogrodu. Czy istnieje możliwość stworzenia materiału o mariawityzmie jako największej polskiej herezji? Wyjaśnienie, na czym ona polega. O, w zasadzie jedynej polskiej herezji. Tak, mam nadzieję, że taki materiał powstanie. Już od dawna o tym myślałem i wykorzystam też to pytanie do tego, żeby przyspieszyć powstanie tego materiału, ale tutaj nie będę w to wchodził. To wymaga moim zdaniem faktycznie osobnego materiału. Pytanie od użytkownika JSNDN, JOS, no i tak dalej.
Czy w związku z poluzowaniem rejonizacji domowego nauczania bractwo ma jakiś pomysł na nowe przyczółki edukacyjne w Polsce? Może przy każdej kaplicy mała szkoła akwinaty? Faktycznie to poluzowanie rejonizacji edukacji domowej stwarza pewne warunki. Mamy w tyle głowy pewne pomysły. Jest to niewykluczone, że będziemy próbowali robić jakąś taką małą ekspansję, natomiast powoli. Najpierw mamy wiele rzeczy do uporządkowania, do poukładania, do zrobienia w życiu naszej szkoły. Teraz w związku z tymi wszystkimi prześladowaniami, które spotykają wszystkich spokojnych ludzi, musimy najpierw wywalczyć sobie, czy próbować wywalczyć sobie normalne funkcjonowanie w tych czasach. Kwestia właśnie pewnego takiego rozchodzenia się, rozszerzania się w duchu edukacji domowej na całą Polskę, to jest pomysł bardzo dobry i pomysł, w którym jak najbardziej jest dla nas czymś ważnym, ale nie podejmujemy jakichś planowych czy bezpośrednich działań od razu. Faktycznie wiele osób się do nas zgłasza teraz właśnie spoza regionu, natomiast podjęcie jakichś poważniejszych działań na zasadzie właśnie założenie takich małych przyczółków edukacji domowej, to jest rzecz, na którą jeszcze się nie odważyliśmy. Nie wykluczam tego, natomiast na pewno nie w kontekście tego roku szkolnego, nadchodzącego roku szkolnego. To w tej chwili w ogóle nie wchodzi niestety jeszcze w grę. Pytanie od użytkownika Piotr Kosowski. Czy mógłby ksiądz dokładnie omówić neokatechumenat? Jak można to, poświęcając na to odcinek lub dużo więcej czasu niż dotychczas? Podobny przypadek jak wcześniej a propos mariawityzmu. Tak, bardzo chętnie nagram taki materiał, natomiast wciąż jeszcze nie jestem gotowy. Czytam te pytania, dlatego że obiecałem, że odpowiem na pierwsze 10 pytań, na najbardziej popularnych 10 pytań. To są te pytania i tutaj chciałbym odpowiedzieć właśnie większym materiałem. Mam nadzieję, że będę mógł już wkrótce coś sensownego i dogłębnego w tej materii zaprezentować. Kolejne pytanie od użytkowniczki Polka. Jak ma się sprawa z wartością nowych mszy dla zmarłych, w których intencji dana jest sprawowana? Dana msza jest sprawowana. Pytam się, ponieważ ksiądz Karol Sztelin w kazaniu wygłoszonym z okazji poświęcenia kaplicy w Bolesławcu wypowiedział się w taki sposób, jakby te msze nie miały żadnej wartości dla zmarłych lub też miały wartość bardzo niewielką. No to jest pytanie teologicznie niezwykle trudne. A więc, co do zasady, jeśli msza święta odprawiona jest w sposób ważny, jeśli ofiara jest złożona w dobrej intencji, to znaczy kapłan chce złożyć ofiarę, chce ponowić ofiarę Pana Jezusa, chce w ten sposób czci Pana Boga, z jakiegoś powodu, bo jest zwiedziony na przykład, odprawia ją w rycie, który jest niegodny, który jest wybrakowany. Oczywiście ta ofiara ma tą nieskończoną wartość ofiary mszy świętej. Oczywiście mogą płynąć z tego zasługi, mogą płynąć z tego łaski. To nie ulega wątpliwości. Jednak z drugiej strony należy pamiętać, że ten ryt jest wybrakowany i że długofalowe w nim uczestnictwo w tym kształcie, w oprawie liturgicznej będzie wyrabiało złe pojęcie na temat niektórych prawd wiary. Czyli będzie to, co mówimy po prostu, będzie protestantyzowało, będzie wyrabiało bardziej protestanckie pojęcia. Czyli niejako istota rzeczy, sama ofiara może być faktycznie realnie złożona i te łaski mogą płynąć na tym poziomie nadprzyrodzonym. Jednak jednocześnie ryt będzie poprzez wypracowywanie pewnych przyzwyczajeń, pewnych nawyków, poprzez te praktyki, poprzez po prostu to, co się dzieje, może wyrabiać w wiernych niewłaściwe przekonania na temat pewnych prawd wiary, albo prawie wszystkich prawd wiary, rzeczywista obecność i tak dalej, i tak dalej. Dlatego uważamy, że nie wolno uczestniczyć w tych mszach, dlatego oczywiście nie zachęcamy do tego, żeby zamawiać intencje mszalne właśnie na nowej mszy, żeby w żaden sposób nie podpisać się pod tym rytem, który jest szkodliwy dla wiary. A więc rozumiemy, sama istota rzeczy, msza święta się odbywa i jest święta, natomiast ryt jest szkodliwy, ryt jest zdeformowany i dlatego należy go unikać. I tutaj mamy jakby całe to skomplikowanie tej sytuacji. Bez wątpienia pobożne osoby, które
nie wiedząc o kryzysie, po prostu zamawiają intencje mszalne. Bez wątpienia to przynosi łaski i przynosi owoce. Jednak człowiek, który już widzi, jak bardzo straszną rzeczą jest ta reforma rytu, jak bardzo on został zdeformowany, oczywiście ona w żaden sposób nie może się pod tym podpisać. Czyli należałoby tutaj rozróżnić te dwa aspekty. Istota rzeczy, czyli sama ofiara, która może mieć miejsce w trakcie nowej mszy, jeśli kapłan wypowiada dobrze słowa, ma intencje i tak dalej, to ta ofiara odbędzie się. Natomiast z drugiej strony mamy zdeformowany ryt, który jest szkodliwy, pod którym nie należy się podpisywać, a więc ta osoba, która ma już świadomość, powinna tego rytu unikać. Mogło się w międzyczasie zmienić oświetlenie. Musiałem niestety przerwać nagrywanie materiału. Dzisiaj, jak widać, same przeszkody. Najpierw dwa mikrofony mi zaszwankowały, ten jest trzeci. Teraz musiałem na chwilę przerwać, ale już wracam do naszych pytań i odpowiedzi. Kolejne pytanie, użytkownik hip-hop. Drogi księże Szymonie, niepokoi mnie jedna rzecz, gdyż można usłyszeć w kazaniach, że tak naprawdę pełnia katolickiej prawdy jest w bractwie, a nie ma jej poza nim. Tak jakby FSSPX rezerwowało sobie monopol na prawdę, a inne tradycyjne zgromadzenia, też sprawujące mszę katolicką albo inowy w sposób tradycyjny, oczywiście to nie to samo, i głoszące tradycyjną naukę, choć idąc na pewien kompromis, żeby funkcjonować w oficjalnych strukturach kościoła, nie były uczęszczane, brane z pewnym dystansem i tym podobne. Lecz moje pytanie brzmi, jak zatem młody człowiek może rozeznać powołanie do kapłaństwa, będąc rozerwany przez całą tą sytuację, a pójście do seminarium FSSPX lub FSSP jest ponad jego możliwości? Może pójście na przykład do tradycyjnego zgromadzenia jak oratorianie lub bycie zwykłym diecezjalnym księdzem, gdzie biskup sprzyja rozwojowi tradycji, jest jedyną realistyczną opcją jak na ten czas? Czy albo iść do bractwa, albo w ogóle zatracić powołanie? Pytam dlatego, bo zauważyłem u kapłanów bractwa, że nie porusza się tego skomplikowanego tematu, a głoszą, że to w bractwie jest pełnia prawdy, nie zważając, jakie mogą być tego skutki. Wydaje mi się, że nasi księża nigdy nie mówią, że bractwo posiada pełnię prawdy. Myślę, że jest to takie uogólnienie, uproszczenie i jakby próba jakiegoś takiego streszczenia czegoś, co się odbiera jako postawę bractwa. Otóż zawsze, gdy mówimy o tym, że u nas w bractwie można głosić całą katolicką naukę, to nie znaczy, że my posiadamy pełnię prawdy. Kościół posiada pełnię prawdy, jest ona zawarta w jego tradycyjnym nauczaniu. Każdy kapłan ma obowiązek to tradycyjne nauczanie głosić. Jeśli są jacyś przełożeni, którzy uniemożliwiają mu głoszenie prawdziwej katolickiej nauki, to jest to powód, żeby się tym przełożonym sprzeciwić. Także jak najbardziej można powiedzieć, że bractwo jest instytucją, która pozwala na głoszenie całej prawdziwej katolickiej nauki, tak jak była ona głoszona przez całą historię Kościoła, aż do przekłamań posoborowych. To nie znaczy, że tylko bractwo posiada prawdę. No myślę, że to jest oczywiste i dziwi mnie to uogólnienie, które często się pojawia, więc nie bractwo posiada prawdę. Prawda jest w Kościele katolickim, jest przekazana Kościołowi katolickiemu, natomiast człowiek powinien szukać, jeśli chodzi o świeckiego, no to takich księży, którzy tą katolicką naukę przekazują, a jeśli chodzi o kapłana, no to kapłan powinien unikać takich instytucji, takich przełożonych, którzy uniemożliwiają mu głoszenie prawdziwej katolickiej nauki. To jest ścisły obowiązek kapłańskiego sumienia i to oznacza, że nawet jeśli będzie prześladowany kapłan, na przykład za to, że powie, że protestantów trzeba nawracać, że nie ma innego imienia jak Jezus, nie ma innego imienia, w którym można znaleźć zbawienie, niż imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli kapłan powie, że dzień islamu to jest zagrożenie dla dusz, bo to sugeruje, że ta religia jest dobra sama w sobie, taki kapłan będzie prześladowany. No i kapłan musi to mówić, po prostu, to jest jego obowiązek sumienia. Naszym obowiązkiem jest przekazywać katolicką naukę, ostrzegać przed zagrożeniami, wskazywać na to, co w danym czasie jest zagrożeniem dla dusz. W naszych obecnych czasach nowa msza jest zagrożeniem dla dusz. W naszych obecnych czasach ekumenizm jest zagrożeniem dla dusz, tak pojęty, jak on dzisiaj jest pojmowany. I kapłan ma obowiązek to mówić. Jeśli będzie za to prześladowany, to trudno.
Taki jest nasz obowiązek. Kapłan ma obowiązek głosić naukę, nawet jeśli przyjdzie mu za to życie oddać. No dzisiaj na razie życie oddawać jeszcze nie trzeba. Można głosić całą katolicką naukę bez przemilczeń, na przykład właśnie w Bractwie Kapłańskim świętego Piusa X. Ja osobiście nie wyobrażam sobie kapłańskiego życia gdziekolwiek indziej, właśnie dlatego, bo u nas faktycznie można głosić katolicką naukę. Natomiast wszędzie indziej jest to bardzo trudne, bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe. Stąd też młody człowiek, który chce zostać kapłanem, oczywiście musi zostać kapłanem w takim zgromadzeniu, w którym będzie mógł katolicką naukę głosić. I nie można sobie powiedzieć, że o, no to ja się tak schowam i jakoś tam przeczekam. Kapłan, który co, przeczeka, nie mówiąc, co jest zagrożeniem dla dusz, pasterz, który nie pokaże owcom, że tutaj nie wolno iść, co to za pasterz jest? To lepiej wtedy w ogóle nie zostawać pasterzem. Tutaj pada pytanie, jeśli chodzi o seminaria, że on nie czuje się na siłach, żeby pójść do seminarium Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Co to znaczy nie czuje się na siłach? To znaczy, nie wiem, nie czuje się na siłach studiować w języku niemieckim? Kapłan musi mieć pewne intelektualne zdolności, musi opanować w pewnym stopniu przynajmniej łacinę, musi opanować teologię. Jeśli nie jestem w stanie opanować języka niemieckiego w tym stopniu, żeby uczyć się w tym języku, no to nie wiem, czy jest szansa, że ogarnę później teologię, że zrozumiem faktycznie teologię w stopniu wystarczającym, żeby zostać kapłanem. Ja bym poddawał to w wątpliwość i uważam, że jeśli dla kogoś to jest przeszkoda nie do przeskoczenia w wyjechanie do obcego kraju, to oznacza, że nie ma powołania. Że jeśli ktoś uważa, że ja mam, no nie dam rady, to dla mnie zbyt dużo, nie poradzę sobie z tym i koniec, to nie wchodzi w ogóle w grę, no to ja uważam, no to przykro mi. To jakby musisz szukać swojej drogi gdzie indziej. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić kapłana, który dla tego wielkiego powołania nie jest w stanie czegoś takiego zrobić. Jeśli intelektualnie nie jest w stanie, no to znaczy, że studiowanie teologii nie jest dla niego. Jeśli jest to dla niego zbyt kosztowne, no to tym bardziej niech od razu zapomni o powołaniu. Kosztowne w sensie wysiłku, że to trudne, to niech od razu zapomni o powołaniu, bo kapłan musi być gotów życie oddać swoje za duszę, za nauczanie prawdy. A jeśli on nie jest w stanie wyjechać do obcego kraju, żeby studiować dla dusz, no to myślę, że w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Pytanie od użytkownika Mateusz Z. Na niektórych materiałach zaświęceń z Bractwa pojawiają się zakonnicy z różnych zakonów. Na jakich warunkach współpracują oni z Bractwem? Jeśli są to zakony faktycznie z nami współpracujące, to takie zakony otrzymują swoje święcenia kapłańskie od naszych biskupów. Oni wtedy, ich formacja wtedy podlega w pewnym stopniu Bractwu właśnie, to znaczy albo wysyłają seminarzystów na cały czas formacji, albo na część formacji do seminarium, albo przynajmniej są tam nasi profesorowie, którzy w jakiś sposób w tej formacji uczestniczą. Bractwo sprawuje wtedy nad nimi nadzór. Jest to biskup de Galaretta, który nadzoruje właśnie zakony związane z nami, no i tacy zakonnicy podlegają pod niejako nasz nadzór. Bractwo Kapłańskiego świętego Piusa X otrzymują święcenia od nas i w ten sposób ta współpraca wygląda. Pytanie od użytkownika Michał Łyczak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy mógłby ksiądz się szerzej wypowiedzieć na temat arcybiskupa Fultona Sheena? Czy jego nauka była dobra, czy też już nacechowana modernizmem? Kiedyś ksiądz wspomniał, iż arcybiskup nie dostrzegł zagrożenia płynącego z posoborowia. Czy mógłby ksiądz rozwinąć temat? Z góry dziękuję księdzu za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam. A więc uważam arcybiskupa Sheena za, nie chciałbym być źle zrozumiany, trochę katolickiego celebrytę. W tym raczej dobrym tego znaczeniu tego słowa, to znaczy nie w sensie, że to był człowiek, który szukał przede wszystkim rozgłosu i sławy, ale jednak bardziej niż teolog, to jednak kaznodzieja, bardziej niż mistyk, to jednak mówca i bardziej niż święty, to jednak powiedzmy prezenter. Raczej, to znaczy jego książki, z tego co wiem, zawierają wiele dobrych treści. Moja znajomość jego tekstów jest stosunkowo nieduża. Czytałem jego jedną czy dwie książki. Podobały mi się te książki, natomiast
jak wspomniałem, jest to taki styl raczej właśnie amerykańskiego kaznodziei, który kieruje swoje słowa właśnie od tak, żeby to było takie przekonywujące, żeby tak chwyciło, taki medialny, szybki przekaz. Natomiast moim zdaniem nie stoi za tym jakaś wielka ani głębia teologiczna, ani tym bardziej jakaś osobista świętość. Może się mylę, no nie czuję się tutaj jakby na siłach, żeby wydać taki ostateczny werdykt, natomiast takie mam wrażenie. Jeśli chodzi o jego opinię o bractwie, to faktycznie jest jego list. Mi się udało odnaleźć ten list w języku portugalskim, podlinkuję ten link swoją drogą do takiej strony, która raczej jest krytyczna wobec bractwa. Natomiast przytoczę tutaj tylko fragmenty takiego, powiedzmy, na szybko tłumaczenia tego listu, żeby pokazać, jakiego rodzaju argumentów arcybiskup Sheen używał. A więc ta grupa o bractwie, ta grupa nie ma aprobaty kościelnej i rzeczywiście może doprowadzić ciebie, a być może także twoją rodzinę do schizmy, a nawet herezji. Sobór Watykański zatwierdził aktualizację liturgii, a wśród zmian są te zalecenia dla mszy świętej. Zmiany dokonane przez papieża Pawła VI nie były zmianami doktrynalnymi, po prostu zmieniły łacinę na język narodowy. W ciągu wieków we mszy było wiele zmian. Pan nigdy nie odprawiał mszy po łacinie, używał języka tamtych czasów. Ponadto zmiana tłumaczenia nie zmienia znaczenia tekstu. Zawsze szukam tłumaczeń, które czynią Pismo Święte bardziej zrozumiałym i jasnym. I już dalej w zasadzie nic wartościowego nie ma. Także widzimy tutaj, jak strasznie drastyczne jest to uproszczenie. Reforma liturgii w zasadzie zanegowana. To tylko takie tłumaczenie. Tłumaczenie przecież nie zmienia znaczenia tekstów. Tu mamy do czynienia ze zmianą drastyczną rytu. Tu nie mówimy w ogóle, znaczy jakby łacina jest takim jednym elementem tych zmian. Jakby zupełnie nie dostrzega on, o co w tym wszystkim chodzi. W ogóle pomijam to, że jakby nie wspomina o kwestiach doktrynalnych, tylko i wyłącznie skupia się na liturgii i tylko i wyłącznie na jednym konkretnym aspekcie, na łacinie. Czyli moim zdaniem ta krytyka jest jeszcze gorsza niż taka krytyka, nie wiem, chociażby ojca Szóstaka, o której mówiłem ostatnio. Ojciec Szóstak przynajmniej nie neguje tego, że reforma liturgii faktycznie była prawdziwą reformą i że prowadziła znaczące zmiany do mszy świętej. Dla arcybiskupa Sheena, no nie wiem, czy można powiedzieć, że dla niego to nie jest oczywiste, bo on przecież znał mszę trydencką i wiedział, że to jest zupełnie nowy ryt, to jest zupełnie co innego, tak? I teraz o Pan Jezus nigdy nie odprawiał mszy po łacinie. To są argumenty na poziomie człowieka zupełnie niezorientowanego w temacie albo zupełnie świadomie próbującego uniknąć istoty problemu. Dlatego jak najbardziej uważam, że no ten list jest świadczy albo o tym, że on chce oszukać tą kobietę, do której pisze, albo że sam zupełnie nie wie, o co chodzi i nawet nie rozumie, na czym polega reforma mszy świętej, reforma rytu i w ogóle na czym polega kontrowersja wokół posoborowych zmian. Albo faktycznie człowiek zupełnie nie widzi, co się dzieje, albo człowiek oszukuje tutaj tą kobietę, do której pisze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.